Uwaga, właśnie powiększyłem zestaw szkolny w sklepie Ercia. Dodałem nowe produkty takie jak długie ołówki, piórniki z moją twarzą i naklejki, które otrzymacie w gratisie do dowolnego zestawu szkolnego. Zestawów jest kilka, ale najbardziej wypasione na sklepie to plecak, worek, śniadaniówka, piórnik, 3 długopisy, 2 ołówki, opaska na rękę, brelok świecący w ciemności i naklejka. Na każdym produkcie jest coś związanego ze mną, dzięki czemu będę mógł razem z tobą chodzić do szkoły. Zestaw jest naprawdę w bardzo niskiej cenie, a nawet jeśli chcecie coś tańszego, to mamy też inne zestawy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wpadnij na ercio.pl i zamów swój własny zestaw. Pierwszy link w opisie. Słuchajcie, w tym hotelu dzieje się coś dziwnego. Ercio, Zuzia, my nie chcemy już o tym słuchać. Cały czas wam się coś wydaje za dziwne. No i zawsze mieliśmy rację. Tak? A jak sobie coś wkręciliście i mówiliście, że w waszym pokoju jest duch, a to była wisząca bluza na krześle? O Jezu, ale to wina Zuzi, bo to była Zuzi bluza, a poza tym to dobra, prawie zawsze. Prawie zawsze mamy rację i okazuje się, że coś złego się dzieje. Ojejciu, jaki śliczny piesek, zobacz Ercio. Dzieciaki, kto to w ogóle jest? To jest ta dziewczynka, którą poznaliście? Tak, to jest teraz nasza przyjaciółka, ona się nazywa Alicja i tak w ogóle to ona też zauważyła coś dziwnego w tym hotelu. Jej rodzice przed chwilą zniknęli. W sumie to już zniknęli 4 dni temu i do tej pory nie wrócili, a ich auto zostało. Nie uważacie, że to jest podejrzane? Dobrze, to w takim razie wy sobie obserwujcie i wkręcajcie coś dalej, a my pójdziemy zjeść obiad. No dobra, Zuzia, tam może my też pójdziemy, bo ja już w sumie zgłodniałem, a ty? No, ja też zgłodniałam, chętnie bym coś zjadła. Alicja, my idziemy z rodzinką na obiad, chcesz iść z nami? Nie, nie będę wam przeszkadzała, jak coś to mój pokój jest na najwyższym piętrze po lewej stronie. O, no to dobrze się składa, co nie RCO? My mamy na drugim piętrze, ale po prawej stronie. No to super, będziemy mieli widok z każdej części hotelu. Przeprowadzimy tutaj nasze małe śledztwo. No dobra dzieciaki, chodźcie już na ten obiad, bo zaraz się spóźnimy i nic nam nie zostanie. Dobra, no to trzymaj się Alicja, przyjdziemy do ciebie po obiedzie, dobrze? No jasne, to smacznego wam życzę. Dziękujemy ci bardzo, no to chodź Zuzia. Ale miła jest ta Alicja, co nie? Bardzo ją polubiłem, a ty? No mega miła, chciałabym się z nią zaprzyjaźnić na stałe. No ciekawe gdzie ona mieszka, dobra chodź siadamy. Ale pyszne jedzenie jest w tym hotelu, rodzice, super ten hotel jest. Gdyby nie to, że są jak coś dziwni właściciele. Dzieciaki, błagamy was, skończcie już o tym mówić. A mi i tacie naprawdę bardzo się podoba ten hotel, nie widzę żadnych minusów. Zjemy obiad i po obiedzie idziemy nad jeziorko. No ej, ale obiecaliśmy Alicji, że do niej przyjdziemy po obiedzie. Ercio, nas to w ogóle nie obchodzi. Poza tym po to przylecieliśmy do Japonii, aby zwiedzać. Dokładnie tak, dziś idziemy nad jeziorko, a jutro idziemy zwiedzać centrum miasta. Ale mamo, ja, Zuzia i Alicja musimy odkryć, co ukrywa właściciel tego hotelu. Dzieciaki, mamy tego dość, że ciągle coś wymyślacie. Cały czas wam coś nie pasuje. Ale mamo, z tym hotelem naprawdę coś jest nie tak. No, no, tak, tak, na pewno. Idźcie już do pokoju w poręczniki i koc. Dobra, Zuzia, chodź, idziemy do pokoju i wiesz co? Weźmiemy sobie te potrzebne rzeczy, ręczniki i tak dalej i może za chwilę zawitamy do Alicji, co? Bo ja tak w sumie teraz myślę, to my nawet nie mamy do niej numeru telefonu. No, słuszna uwaga, Ercio, a gdybyśmy coś potrzebowali od niej, to warto by było do niej zadzwonić. No właśnie, dobra, to chodź, bierzemy te ręczniki i idziemy do Alicji tam na górę. Mam nadzieję, że ona będzie w pokoju. Dobra, ja już mam swój ręcznik, a ty wzięłaś swój? Tak, wzięłam, możemy iść do Alicji. Dobra, no to chodź, idziemy, ale ja nie wiem, czy ona będzie w ogóle w swoim pokoju, bo jeszcze niedawno ją widziałem na zewnątrz, no ale zobaczymy. Dobra, to dzwonię dzwonkiem do Alicji, nie będę tak na chama wchodził, co nie? O, Ercio, Zuzia, cześć, przyszliście po obiedzie? Tak, ale niestety tylko na chwilę, bo rodzice nam każą iść nad wodę. No dobra, spoko, nic się nie stało, to po co tu przyszliście? Chcieliśmy się wymienić numerem telefonu. Gdyby coś się działo, to będziemy się mogli telefonicznie kontaktować. O, dobry pomysł, czekajcie, już wyjmę sobie telefon i podaję wam numer. No dobra, to wszyscy mamy swoje numery. W takim razie zaraz powinniśmy być chociaż bardziej bezpieczni. No dobra, to życzę wam w takim razie miłego odpoczynku. Dawajcie znać, co tam u was. Dobrze, Alicja, damy znać. Dobra, no to papa, Alicja, do zobaczenia tam później. Dobra, chodź Zuzia, zjeżdżamy do naszych rodziców. Dobra, tak w sumie to się jednak cieszę, że możemy iść nad to jeziorko. No. O, fajnie, przynajmniej sobie odpoczniemy trochę. No właśnie, dawno nie odpoczywaliśmy po tych wszystkich zdarzeniach, które nas spotkały ostatnio. Dobra, to co, na tej wyspie się rozkładamy? No widzicie, dzieciaki, jak jest fajnie? Własną wyspę mamy w środku jeziorka. Zuzia, do jasnej ciasnej, schowaj ten telefon! No przepraszam, mamo, ale co my tutaj niby mamy robić? Nudzi mi się. Dobra, Zuzia, no to chodź, chociaż popływamy sobie w tym jeziorku, co nie? Jak ci się nudzi, to chociaż coś porobimy. Może się tymi pistoletami na wodę popsikamy. Ale super imprezka, co nie? No jasne, że tak. Mówiliśmy wam, dzieciaki, że będzie fajnie. Ale jest piękny widok na Japonię, stąd zobaczcie. Centrum miasta jest przepiękne, musimy koniecznie je jutro zwiedzić. Ale długo siedzimy nad tym jeziorkiem, już aż się ciemno zrobiło. Ercio, może wróćmy do hotelu i sprawdźmy, co się dzieje z Alicją. Ona jest tam totalnie sama. No, w sumie dobry pomysł. Rodzice, my wrócimy do hotelu, dobrze? Dobra, Zuzia, masz rację, powinniśmy sprawdzić, co się dzieje z Alicją. Tymczasem w hotelu. Matko jedyna, ciekawe, gdzie jest Ercio i Zuzia. Bardzo się o nich martwię. A przede wszystkim to martwię się o siebie. Ten właściciel zachowuje się bardzo dziwnie.
Oj, dziewczynko, ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka. Krzy, ja coś słyszałam i dlaczego zgasło światło? Co pan tutaj robi? Ej, co jest? Dlaczego światła w hotelu zgasły? Ej, czekaj, ktoś do mnie dzwoni? Alicja, poczekaj, halo? Słyszycie mnie? Ercio, Zuzia, nie wracajcie do hotelu! Tu jest niebezpiecznie! On tu jest! Co jest? Rozłączyłaś się? Słyszałaś, co ona mówiła? O Boże, co to był za straszny telefon, Ercio! Ona mówiła, żebyśmy nie przychodzili do hotelu, ale my jej tak nie możemy zostawić. Chodź, idziemy do hotelu, musimy jej szybko pomóc. Ercio, poczekaj, ale my też musimy myśleć o sobie. W sumie masz rację, dobra, poczekaj, zobaczymy tylko, co się tutaj dzieje na... Co się dzieje w środku, zobaczymy przez okno. No zobacz, ja tutaj nic nie widzę, żeby coś się działo. A gdzie jest ten właściciel? Patrz, nikogo nie ma. Ercio, przybliżyłam sobie widok na telefonie. Właściciel siedzi w recepcji. A widać gdzieś tam Alicję? No właśnie nie, nigdzie jej nie ma. Wchodzimy? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No dobra, możemy wejść. O, światło się zaświeciło w hotelu. Zobacz, dobra, wchodzimy. Trochę się boję, no ale trudno. Dzień dobry panu. Czy widział pan Alicję? Naszą koleżankę Alicję? A co się panu stało na twarzy? A nie wiem, nie wiem. Chyba wy straciliście tą swoją przyjaciółkę, co? Dlaczego światło gaśnie, proszę pana? Jezu, on zwariował! Zuzia, uciekamy stąd! O, rodzice wrócili, rodzice! Dobrze, że jesteście, ten właściciel oszalał! Akurat się rozpadał deszcz i się zrobiła burza, dlatego wróciliśmy. O, widzicie jak grzmi? O co wam chodzi z tym właścicielem? Przecież wygląda całkiem normalnie. No właśnie, ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi tym dzieciaszkom, ale są one naprawdę bardzo słodkie. Rodzice, nie dajcie się oszukać, on przed chwilą wyglądał zupełnie inaczej, miał krew na twarzy! Przestańcie dramatyzować, dzieciaki. Chodźcie na górę do swoich pokoi, a za pół godziny mamy kolację, więc chodzimy na dół. Akurat my sobie odpoczniemy po pływaniu. Idźcie do swoich pokoi. Jakim pływaniu? Przecież wy jedyne co robiliście, to leżeliście i opalaliście się. Słyszałaś, Zuzia, nasi rodzice są zmęczeni odpoczynkiem. Nie wiem, starsi ludzie są dziwni. Odpoczywają po odpoczynku, bo są zmęczeni odpoczynkiem. O co w ogóle chodzi? Rodzice, ale zanim jeszcze pójdziemy, to musimy wam powiedzieć o ważnej rzeczy. Ten właściciel naprawdę oszalał, my to widzieliśmy. Jak wam mamy udowodnić, że ten hotel jest naprawdę jakiś podejrzany, a tym bardziej właściciel tego hotelu? No właśnie, rodzice, jak mamy wam udowodnić, że my nie zmyślamy? Mamy się dać porwać, czy co? A w sumie to by było fajnie, aby ktoś was porwał. Może w końcu byśmy mieli spokój od was, co nie, Mariola? Aha, słyszałaś to, Zuzia? Dobra, to ja uważam, że powinniśmy się teraz obrazić. Spoko, rodzice, to my wychodzimy sobie na miasto i może akurat ktoś nas porwie. Nara! Dobra, chodź, Zuzia, idziemy się obrazić. Jak rodzice nas tak traktują, to spoko, możemy sobie pójść. O Boże, ale pada deszcz, zobacz, jeszcze wiatr wieje. No, Ercio, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobacz, wiatr, deszcz i jeszcze pioruny. Ercio, ja uważam, że powinniśmy wrócić do hotelu. Chociaż w sumie po tym, co powiedzieli rodzice, dobra, chodźmy na miasto. No i to mi się podoba, Zuzia, niech rodzice zobaczą, jak jest, kiedy nas nie ma. Mariusz, my chyba przesadziliśmy, zobacz, jaka jest burza na zewnątrz. I wiatr, i deszcz, a nasze dzieciaki sobie tak po prostu poszły. Do czego my doprowadziliśmy? Mariola, nie panikuj, proszę cię! Mariusz, oni się naprawdę obrazili. I co teraz? Co jeżeli nie wrócą? Jest ciemno na dworze. No i co, że jest ciemno? Noc jest, to jest ciemno. Zobaczysz, obrazili się i za chwilę wrócą. Ale oni nie znają Japonii. Oni się tutaj zgubią, Mariusz. No, masz rację. Oby po drodze nie stało się im nic złego.